To właśnie inicjatywa tych dwóch sejmików, województwa małopolskiego i świętokrzyskiego i radnych również poprzednich kadencji doprowadziła do tego, że dziś możemy się na tym moście spotkać. Po 80 latach starań wszystkich samorządów w obecnym czasie rząd Zjednoczonej Prawicy pod przewodnictwem pana premiera Mateusza Morawieckiego może z dumą przekazywać państwu do użytku właśnie ten tutaj obecny most. Te 670 metrów to nie tylko most łączący dwa województwa. Most, który łączy. To również most, który wpływa na przyszłe inwestycje, na przyszły rozwój tych wszystkich samorządów. 670 metrów powierzchni i długości, która łączy te samorządy, ale to przede wszystkim most, który będzie wpływał na rozwój tego samorządu, będzie wpływał na rozwój tych lokalnych miejscowości i dwóch województw, małopolskiego i świętokrzyskiego. Za kilka miesięcy, mam nadzieję, że w niedługim czasie obok tego mostu powstanie kolejny. Tym razem most przeprawy kolejowej. Przeprawy kolejowej, na którą czekamy wszyscy tak wiele lat. To będzie szybkie, nowoczesne połączenie kolejowe, które połączy Nowy Sącz, Tarnów, Busko, Kielce z Warszawą, gdzie będziemy korzystać z tej komunikacji w bardzo szybkim czasie. Linia kolejowa będzie w najbliższym czasie również rozbudowywana, przebudowywana do tego miejsca właśnie tutaj. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie również się spotkamy i będziemy mogli tą przebudowę i tą inwestycję tutaj oddawać. Most o długości 670 metrów, który kosztował przeszło ponad 50 milionów złotych, który ma dwa pasy, ale także przejścia dla pieszych, także chodniki dla pieszych, także ścieżki rowerowe, a więc będzie również tutaj można aktywnie spędzać czas, będzie można przemieszczać się także w ten sposób pomiędzy dwoma województwami. No i oczywiście znaczenie tego mostu jest bardzo ważne. I to symboliczne, czyli połączenie naszych dwóch województw, województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, ale także, jak wszyscy doskonale wiemy, mosty, drogi to krwiobieg polskiej gospodarki. I dzięki tej inwestycji dwa nasze regiony będą zapewne, w co głęboko wierzę, rozwijały się szybciej. Umożliwi to także szybszą komunikację między Kielcami, Tarnowem, między województwem świętokrzyskim, małopolskim. Ten most oznacza także rozwój chociażby strefy uzdrowiskowej w moim regionie, w województwie świętokrzyskim, strefy uzdrowiskowej w Busku-Zdroju, do której, jak wiadomo, komunikacja jest bardzo istotna. Będzie rozwijała się gospodarka, turystyka, nic tylko gratulować. Ponad 1800 ton stali, ponad 13 tysięcy metrów sześciennych betonu. Po to, żeby połączyć dwie gminy, żeby połączyć dwa powiaty, żeby połączyć dwa województwa, ale przede wszystkim, żeby połączyć mieszkańców. Szanowni Państwo, to jest tylko początek. To, co się dzieje w województwie świętokrzyskim, to, co się dzieje w województwie małopolskim, ale Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę rozwój naszego kraju, mamy różne projekty, różne programy, które powodują impuls małych miejscowości. Rozwój infrastruktury drogowej, rozwój budowy mostów, połączeń, linii kolejowych. Wszystko po to, żeby mieszkańcom żyło się lepiej i żeby można szybko było i bezpiecznie podróżować. Bardzo się cieszę, że obiekt, który był realizowany, jest realizowany przez polskich inżynierów. Pokazujemy jasno. Mamy bardzo dobrych fachowców, bardzo dobre polskie firmy, polskich inżynierów, które realizują zadania w odpowiednim terminie i z odpowiednim tempem. Łączymy środki budżetu państwa, budżetu województwa, ale środki również budżetu pochodzące ze środków europejskich. Bo też musimy jasno powiedzieć, że dofinansowanie na tę inwestycję pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w obecnej perspektywie. To dzięki Wam, dzięki Waszej determinacji możemy być tutaj wspólnie. Ta inwestycja rozpoczęła się wiele lat temu. I fajnie, że poprzednicy wspominali i też były wyrazy wdzięczności wobec tych, którzy byli przed Wami.
dzięki to nie jest zasadą, więc naprawdę doceniamy ten gest wymienienia Adama Jarubasa i świętej pamięci Marka Nawary. Jest z nami też Roman Ciepiela, ówczesny członek zarządu, wicemarszałek województwa małopolskiego. Byli też inni. Ja chcę wspomnieć o Krysi Świętek, wójcie gminy Gręboszów, mojej rodzinnej gminy. Paweł Zagaja, burmistrz Nowego Korczyna. Burmistrz rodzinnej gminy Adama Jarubasa, więc dla nas to też jest takie rodzinne przeżycie, że nasze rodzinne gminy mają dzisiaj do siebie dużo bliżej. Kiedyś były w różnych zaborach, kiedyś były tak mocno oddalone od siebie, dzisiaj będą tak bardzo, bardzo blisko. I dziękuję naszym następcom, że dokończyliście to, co rozpoczęliśmy. I bardzo to powiem szczerze, szanuję, bo w tym zwariowanym świecie, gdzie często tylko widzimy to, co nas dzieli, brakuje tego, co nas łączy. Za to serdecznie wszystkim dziękuję. Nie udałoby się to, gdyby nie determinacja właśnie społeczności lokalnej.